Za chwilę odbędzie się pierwszy w Trójmieście koncert zespołu Sami Twoi z projektem Biblia w piosence. Około 50 uczestników na scenie, około 40 dzieci i dorośli będą śpiewać piosenki o biblijnych postaciach ze Starego Testamentu. Projekt jest rodzinny, razem z dziećmi śpiewają rodzice. Słuchają tych piosenek i śpiewają. Rodzina dziś musi się oprzeć na Biblii, aby przetrwała te trudne czasy, w których żyjemy. Razem śpiewamy, razem się modlimy, razem rozmawiamy o tych postaciach też. Jest Estera, Dawid. Największym właśnie takim hitem rodzinnym, że tak powiem, to jest Jakub. Estera, Samson, Salomon, Daniel, Dawid. Jakub! Nie znamy Biblii. Nadal mało ją czytamy, mało znamy historie biblijne. Forma Biblii, piosence tego projektu, czyli przedstawiania historii biblijnych właśnie poprzez śpiew, poprzez słowa piosenek, jest to taka miła forma dla ucha i dla oka. Na podstawie tych piosenek stworzyć bazę dydaktyczną dla katechetów jest moim zdaniem bardzo cenne, bo nie wiem, czy sobie wszyscy to uświadamiamy, ale muzyka zajmuje ogromną część życia młodych ludzi. Przeciętny młody człowiek spędza 5 godzin dziennie ze słuchawkami na uszach. I pytanie jest właśnie, jakich treści słuchają. Samych Twoich warto zaprosić na koncert do swojego miasta, ponieważ na scenie będzie czad. Zwykle będzie około 15 osób. Pod względem logistycznym łatwiej jest się przemieścić takiej grupy. Każdy, kto przychodzi na taki koncert, pozostaje z czymś ważnym. Ktoś usłyszy tekst. Wierz w to, czego nie widzą oczy. Bóg wszystko może i Cię zaskoczy. Warto zaprosić samych Twoich. Przekonacie się.